Rafał, co tu się dzieje? Mam prawo do własnej przestrzeni. Ale nie do moich mebli. Twoich? Do dziś mam na to rachunki. Wierzę. W tej swojej skrzyneczce, walizeczce to masz rachunki od dnia ślubu. A. Rafał, toaletka. Toaletka! Lustro. To jest moje. Sama sobie kupiłam na rocznicę ślubu. A w środku, proszę bardzo, masz dowód. Jest moja, moja torebka. Kolejna. Tak, lubię torebki. Każdy człowiek wie, że najlepsze lekarstwo dla kobiety to jest nowa torebka. Albo buty. Czerwone spodnie nie mogą być prane razem z białymi koszulami. No mogłam. To czemu tego nie zrobiłaś? Bo byłam zła na ciebie. Aha, i przez tę twoją złość mamy teraz takie straty, tak? Ty wiesz, ile kosztowały te koszule? Oczywiście. Każdą z tych koszul kupiłam sama tobie. Chociaż rachunki masz ty w swojej skrzynce, walizeczce. Znajdujemy się na sali kolumnowej Urzędu Gminy w Piszczacu. Piątek, 10 marca obchodzimy Gminy Dzień Kobiet. Jest to święto oczywiście, które przypadało w środę, ale zawsze przed weekendem, czy na początek weekendu postanowiliśmy właśnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zorganizować Gminny Dzień Kobiet, czego takim punktem kulminacyjnym był spektakl Mam Teatr, pani Marzanna Graf i pan Aleksander Mikołajczak, spektaklu Poślubieni Pogubieni. Możemy teraz powiedzieć o pewnej cykliczności, ponieważ rok temu zaprosiliśmy państwa właśnie też w ramach spędzania Gminnego Dnia Kobiet i wtedy przyjął się, co prawda może przy mniejszej publiczności, natomiast przyjął się bardzo dużą owacją i w tym roku postanowiliśmy to kontynuować. Jak było widać na załączonym obrazku, czyli po publiczności, po reakcji publiczności, relacji przede wszystkim kobiet, podobał się, myślę, że nie mniej niż to, co było rok temu. Dzisiaj oczywiście gościami specjalnymi były wszystkie panie z terenu gminy Piszczac, ale takim uświetnieniem było wręczanie kwiatów, wręczanie tulipanów przez męską część naszej gminy. Natomiast gościem specjalnym był pan poseł, pan Dariusz Stefaniuk, który także przybył właśnie na naszą uroczystość. No i można powiedzieć, że pomagał nam w wręczaniu kwiatów, ponieważ kobiet było dużo więcej niż mężczyzn. Było, w zasadzie publika była zdominowana przez kobiety. To takie właśnie pomocy nam udzielił. Organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. A mówiłam ci, że ładnie wyglądasz? Wiem. Takie były ustalenia mediacji. Wiesz, po co tu jesteśmy, tak? Mamy ustalić warunki rozwodu. Mhm. Rozwód. Okej. Okay. No ale ja nie wiem, co ustalać, bo zdaje się, że ty wszystko już ustaliłeś. Proponuję spisywać kolejne ustalenia. A pisz sobie. Po pierwsze, ustalmy, co do kogo należy i nie budzi to wątpliwości. No to jest proste. Zabierzesz wszystko, co masz w garażu. Wszystko? A samochód? A weź. Dziękuję. A ja wezmę moje sukienki, torebki i buty. Te też wezmę. Pamiętasz? Kupowaliśmy je razem na odnowienie ślubu. Bardzo ci się podobały. Zwłaszcza wtedy, gdy założyłam je do czarnego body. Możesz mnie nie rozpraszać? No. A czym ja cię rozpraszam? Butami? Mieliśmy mówić o podziale rzeczy, tak? Ale właśnie o tym mówię. Powiedziałam, że wezmę swoje torebki, sukienki i buty i że też wezmę te, żeby mi pasowały do czarnego body. Czyli ja mogę wziąć swój sprzęt. Ale oczywiście bez sprzętu nie byłbyś sobą. Mela, co ty kombinujesz? Nic. Ja tylko twierdzę, że twój sprzęt pasuje do ciebie. Lubisz swój sprzęt, co?
Mela, ja cię nie poznaję. A może ty w ogóle za rzadko na mnie patrzyłeś zawsze? Co z meblami? Ja wezmę toaletkę. Ale... Wezmę sofę i wezmę łóżko z sypialni. Dobra, jest takie wygodne. Dobra, łóżko to potem. Spektakl niestety jest mojego pomysłu, ponieważ ja jestem autorem scenariusza. Poślubieni, pogubieni. Małżeństwo, które na 30. rocznicę ślubu zamiast prezentu chce sobie podarować rozwód. Na szczęście główny bohater jest wyjątkowym skąpcem i to utrudnia całą pracę. Więc jak to w komedii, wszystko inaczej się potoczyło. Publiczność bardzo głośno się śmiała, głośno reagowała, a już po spektaklu panie podchodziły i rozmawiały, gratulowały, mówiły, że jest bardzo życiowy. To dla nas naprawdę miód na serce. 2 czerwca Mam Teatr będzie obchodził 18 lat. Skoro 18 lat, więc tych spektakli troszkę mamy w repertuarze. W tej chwili gramy 11 na zmianę i 12 będzie miał premierę w czerwcu. W związku z tym bardzo chętnie przyjedziemy jeszcze do Piszczaca, mamy co pokazać, a ludzie chcą to oglądać, piszą nam o tym, mówią, więc nas to bardzo cieszy. Chciałem w imieniu Mam Teatr złożyć najlepsze życzenia tej żeńskiej części Piszczacu. Jesteście cudowne, panie. Byłyście dzisiaj, reagowaliście wspaniale. Także życzę wam dużo, dużo szczęścia w życiu i szczęścia do mężczyzn. Wszystkiego dobrego.